Trudno wyobrazić sobie kardynała Stefana Wyszyńskiego bez Jasnej Góry. Prymas tysiąclecia w sanktuarium maryjnym w Częstochowie przebywał w sumie blisko 2 lata. Jasna Góra dla przyszłego błogosławionego była drugim domem. Ksiądz prymas Wyszyński bardzo kochał zakon Paulinów i bardzo kochał Jasną Górę i Częstochowę. I najlepszym na to dowodem jest fakt, że w czasie swojej posługi jako biskup i prymas spędził na Jasnej Górze 600 dni. Miał tutaj swój pokój, do którego chętnie wracał jak do domu. We wspólnocie paulińskiej czuł się naprawdę u siebie. Dużo nie brakło, a Stefan Wyszyński zostałby Paulinem. Takie miał marzenie, ale jego podróż do świętości odbyła się innymi drogami. Powołanie, które czuł jako młodzieniec, powołanie do zakonu paulińskiego, które na szczęście się nie udało, bo został prymasem Polski. I to powracanie na Jasną Górę ma także wymiar bardzo materialny, już chociażby w fakcie, że tuż przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej znajdują się śluby, które on przecież napisał z miłości do Jasnej Góry, z miłości do Matki Bożej. Najważniejsze słowa, jakie wypowiedział prymas tysiąclecia, to będziesz miłował. A warto przypomnieć, że kardynał Wyszyński stał na czele polskiego kościoła w najtrudniejszych czasach. Lata trudne, bo lata wojny, lata okupacji, lata komunizmu gdzieś wycisnęły też ogromne piętno na życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. I chyba to, czego nas uczy teraz, byśmy będąc dziećmi danego czasu, danej epoki, potrafili oczyma nie tylko naszymi ludzkimi, ale oczyma Boga spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, na to wszystko, co składa się na nasze życie, bo przecież patrząc z perspektywy czasu, gdyby kardynał Wyszyński nie zaufał Bogu, to jego ludzkie siły na pewno byłyby bardzo wątłe i by nie mógł tego wszystkiego uczynić, co możemy teraz wykorzystać także w ojczyźnie, wykorzystać w kościele, w duszpasterstwie. Także to jest wezwanie dla każdego z nas, byśmy żyjąc w takich, a nie innych warunkach, potrafili to wykorzystać wszystko dla naszej świętości. I za tę świętość nie tylko w Warszawie, ale także tu na Jasnej Górze będą dziękować wierni. Od 17 września trwają oni na modlitwie nowennowej przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości rozpoczną się w Wigilię 25 sierpnia. Najpierw o godzinie 11:30 zostanie odsłonięta wystawa poświęcona prymasowi tysiąclecia i Janowi Pawłowi II. Wieczorem o 21:00 apel jasnogórski i oratorium, koncert w wykonaniu Filharmonii Śląskiej zatytułowany Soli Deo per Mariam. Jest to opowieść, która w 90 pieśniach streszcza heroiczne życie prymasa tysiąclecia, jego zawierzenie, miłość do Boga, Ojczyzny, Maryi. Suma odpustowa odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 11:00. Przewodniczyć jej będzie obecny prymas Polski. A we wrześniu łączymy się z Warszawą, gdzie, jak wiemy, o godzinie 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej 12 września odbędzie się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponieważ tam na miejscu organizatorzy przewidzieli 8 tysięcy wejściówek dla chętnych, którzy będą chcieli bezpośrednio wziąć udział w tej uroczystości. Chcemy wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy niestety nie będą mogli dojechać do Warszawy i zapraszamy ich tutaj na Jasną Górę. Tutaj od godziny 9 rano rozpocznie się blok modlitewno-muzyczny, potem msza święta i wreszcie transmisja ze Świątyni Opatrzności Bożej o godzinie 11:45, a po niej pierwsza dziękczynna msza święta za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego odprawiona w kaplicy Matki Bożej, gdzie prymas w roku 1924 odprawiał swoją mszę prymicyjną.